Dzień dobry, część druga. Pomocnika do stworzenia swojej strony internetowej. Przypominam, teraz spróbujemy tutaj część drugą troszeczkę omówić. W projekcie oczywiście macie tutaj kod, prawda? Ten, a przypomnę, zobaczcie, prawda? Tu jest ten dany kod. I było na poprzednim filmie, jak go tam skopiować, tak? Czyli do swojego tutaj, jeżeli ktoś oczywiście z tego programu będzie korzystał. I jest tutaj wrzucony ten kod, tak? Indeks, grafika, przypominam, tutaj na poprzednim już mamy zdjęcie logo, tak? Można wcisnąć, zobaczyć. I ja tu dodałem już drugie zdjęcie, kochani, które nazywa się informatyka. JPG, takie większe zdjęcie, a po co ono będzie potrzebne, już pokazujemy. Co jest nowością? Nowością teraz jest oczywiście, zobaczcie, tło, prawda? Bardzo fajne tło, takie niebieściutkie, powiedzmy. Tutaj jest właśnie ta nowość, tak? Czyli kolor. Dlaczego takie dziwne tutaj cyferki? To jest kolor jakby tła. Skąd wziąć jakby ten kod? Oczywiście w projekcie macie. Można wpisać, przypominam, omawialiśmy albo nazwę, albo ten kod tutaj z dołu. Oczywiście komuś się spodoba inny kolorek, proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Tam podałem wam wszystko, jakby macie, prawda? Tych kolorów tutaj jest wystarczająco, powiedzmy. Co jeszcze jest nowe tutaj? Nowe jest oczywiście o te duże zdjęcie, fajne takie, powiedzmy, tak? Ja je na początku oczywiście sobie poszukałem i wrzuciłem tutaj do mojego projektu, czyli do grafiki. Tutaj jest to zdjęcie. No i teraz gdzie ono jest? Ono jest oczywiście, zobaczcie, tutaj już za nagłówkiem, tak? Tu się kończy nagłówek i tutaj jest to zdjęcie, tak? Wstawione. Czyli źródło zdjęcia, grafika, czyli ten katalog. Informatyka JPG, czyli właśnie tak samo ma się nazywać jak to, prawda? No i tu tekst alternatywny, wiadomo, jakby coś ze zdjęciem było nie tak. No i oczywiście, jak ktoś będzie miał inne zdjęcie, tak, tutaj go wrzuca, nazwa ma się zgadzać i wtedy u mnie akurat wygląda coś takiego. No i teraz dobrze by było, tak jak na stronach internetowych, coś na przykład pod tym zdjęciem napisać. Ja nie mówię, że jedno zdanie, można parę zdań napisać, wiadomo, tak, a nawet i więcej, tak. Ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tylko się nauczyć, jak to do tego podejść. No ale zobaczcie, czym się różni to. Różni się tym, że jest napis na środku. Nie wiem, czy widzicie, ale jest pogrubiona czcionka. I za chwilę jeszcze pokażemy, że można ją zwiększać, zmniejszać. I tutaj ode mnie macie ten taki kod, tak? Czyli akapit, align center, czyli napis na środku, style, font size 1,5, czyli wielkość czcionki. Jeżeli ktoś by chciał się przekonać, jak to wygląda inaczej, robi 3,5 na przykład, idzie do programu tutaj na przeglądarce, odświeża i zobaczcie, napis już jest, prawda? No i teraz kwestia, czy komuś tak się podoba, czy nie, czy tak miało być. No to już kwestia ustawienia tutaj tej czcionki. Dobra, zostawmy może o 2,5, dobra, żeby było trochę różnicy. O, fajnie, fajnie. Ok. Ta literka oczywiście to jest pogrubienie, wiadomo, w pomocniczku są inne pochylenia, podkreślenia, można sobie odnaleźć, jak ktoś ma ochotę. Tylko przypominam, że jak tu rozpoczynacie i tu kończycie, czyli tu ten napis, który jest tutaj, będzie pogrubiony. No i trzeba skończyć akapit. Przejście do następnej linii, jakby ktoś chciał drugie zdanie w drugiej linijce, przypominam, to jest znacznik BR, który tutaj był omawiany w stopce, prawda? No i tak wygląda ta szybko, ta część druga i już całkiem przyzwoicie to wygląda, prawda? Odświeżę. Oczywiście jeszcze, jeżeli ktoś by chciał się nad tym pochylić już bardziej profesjonalnie, to tutaj te napisy, które zobaczcie, są jednak sformatowane nie tak fajnie jak o ten, prawda? Tylko zobaczmy, ten napis jest w znacznikach H1, H6, prawda? Czyli H1 największy, H6 najmniejszy. Jeżeli ktoś by chciał zwiększyć czcionkę, zmniejszyć, właśnie prawo, lewo i tak dalej, pogrubić, no to wtedy może użyć oczywiście o tego. Znaczy tej linijki można ją tutaj przekopiować i tu pozmieniać dla własnego użytku. I wtedy coś takiego już wygląda całkiem, całkiem, prawda? Przyzwoicie.